Lucja, czy wiesz, co są za święta, święta wielkanocne? Co się wtedy robi? Kolację i ubiera się choinkę. Ale to chyba nie te święta, to się chyba maluje jajka, wkłada się je do koszyka, idzie się je niesie. Żeby je poświęcić? Tak. I co jeszcze do takiego koszyczka można włożyć? Coś słodkiego? Na przykład babeczkę. Super. Baranka? No, nie wiem. A coś jeszcze do jedzenia można włożyć do takiego koszyczka? Może kiełbaski. Super. Mhm. A ty chodzisz święcić koszyczek? Tak. A z kim chodzisz? Z mamą tylko. Angelika, czy wiesz, co za święta, święta wielkanocne? Co się wtedy robi? Maluje się? Jajka. I gdzie się te jajka wkłada? Do koszyka. Do koszyka. I co można jeszcze do tego koszyka włożyć? Coś do zjedzenia na pewno, nie? Co to może być? Kiełbaska? Coś słodkiego? Babeczki. Dobra, a ty chodzisz święcić koszyczek? Nie. Bartek, wiesz, co są za święta, święta wielkanocne? Co się wtedy robi? Święci się jajka. I co jeszcze? Co się znajduje w koszyczku takim wielkanocnym? Jajka i jeszcze... Mhm. A ty chodzisz święcić koszyczek? No. A z kim chodzisz? Z mamą, z tatą i bratem. I co ta mama wkłada do tego koszyczka? No, jak myślisz? Na pewno jajka. No. Coś jeszcze do jedzenia? Jeszcze do jedzenia... Chlebek? No, chyba tak. Jakąś kiełbaskę? No. A coś słodkiego? Nie. Julia, czy wiesz, co to są za święta, święta wielkanocne? Co się wtedy robi? Maluje się jajka. No i co się robi z tymi jajkami potem? Wkłada się je do koszyczka i idzie się je? Do koszyczka. I co do takiego koszyczka jeszcze można włożyć? A ty chodzisz święcić koszyczek? Z kim chodzisz? Siostra? Ania, powiedz nam, czy wiesz, co to są za święta, święta wielkanocne? Co się wtedy robi? Maluje się jajka? Tak. Gdzie się je potem wkłada? Wkłada się do koszyka. Mhm. I co jeszcze można do tego koszyczka włożyć? Coś do jedzenia, nie? I co na przykład? Kiełbaskę. Kiełbaskę. A coś słodkiego? Nie wiem. Baranka? Tak. Babeczkę? Tak. A ty chodzisz święcić święconkę do kościoła? Nie. A kto chodzi u ciebie? Babcia.